just hope that the technical details can be sorted out. Czy mogę zacząć? I think everyone is served. Myślę, że wszyscy są gotowi, możemy zaczynać. Dear Father, Director, Magnificence, Ojcze Dyrektorze, drogi Magnificencjo, proszę Państwa, drodzy koledzy, czuję się bardzo zaszczycony, mogąc uczestniczyć w tej konferencji, ponieważ uważam, że Akademia Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu jest właśnie tym miejscem, którego tak pilnie potrzebujemy w naszej walce o przywrócenie chrześcijaństwa w Europie. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie i można by wiele powiedzieć o tym, co to znaczy. Ale dzisiaj chciałbym poruszyć inną kwestię, nie mniej ważną, a może nawet ważniejszą. Zniknięcie prawdziwie chrześcijańskiej agendy z nowoczesnego konserwatyzmu zachodnioeuropejskiego. I chciałbym podkreślić, że przynajmniej moim zdaniem wiele z nas szkicowanych poniżej uwag nie odnosi się, a przynajmniej nie ma jeszcze tak silnego zastosowania dla Polski, jak do zachodu naszego kontynentu. Fakt, że Zachód jest wewnętrznie rozdarty, jest czymś, o czym dyskutujemy do znudzenia od lat, a nawet dziesięcioleci. Prawica przeciwko lewicy, gdzieś przeciwko gdziekolwiek, tradycjonaliści przeciwko globalistom, wiara przeciwko materializmowi. Walka jest dziś nie mniej pilna niż 10 czy 50 lat temu, a która strona jest właściwa, wydaje się jasną sprawą, przynajmniej dla autora tego tekstu. Ale czy nie tracimy z oczu tego, co istotne, a czasem nawet nie porzucamy tego właśnie dlatego, że bronimy tego w niewłaściwy sposób? Dość często już pisałem, że nienawiść do dekonstrukcji naszej kultury jest zrozumiała, wręcz konieczna, ale nie wystarcza. Nawet ci, którzy odrzucają negatyw, pozostają w obrębie negatywności, określają się poprzez negację. Ale walka z ciemnością poprzez ciemność nie prowadzi do światła. Gdzie na politycznej prawicy w Europie Zachodniej widzimy autentyczną, pozytywną afirmację naszej tożsamości, wykraczającą poza zwykłą, bezkrytyczną automuzealizację i kilka wyjątków, które są mało znane, nawet i w własnym środowisku? Ale co gorsza, i tu zbliżamy się do istoty naszych rozważań. Nie tylko wydaje się, że konserwatyści przegrali wojnę kulturową, zanim jeszcze ją podjęli, lecz zatracili również przez długi czas dosłownie własną duszę. Współczesny konserwatyzm, przynajmniej w Europie Zachodniej, stał się bowiem tak samo materialistyczny jak współczesna lewica. Na pierwszy rzut oka może to zabrzmieć niesprawiedliwie, a nawet sprzecznie. Czy to nie właśnie konserwatysta dzierży flagę transcendencji i humanizmu przeciwko materializmowi i hedonizmowi?
To może być prawda. Nawet jeśli niestety wielu tak zwanych konserwatystów to ostatecznie tylko liberałowie lat 80., ale przede wszystkim tylko formalnie. Bo ten konserwatyzm jest, obawiam się stwierdzić, często dość pusty, nawet w tych, wśród tych, którzy wysoko podnoszą płomień tradycyjnego chrześcijaństwa. Oczywiście byłbym ostatnim, który nie doceniłby znaczenia obrzędu. Nie tylko z punktu widzenia patriotycznej kontynuacji tradycji, ale także jako sposobu przybliżania nas do prawdy, piękna i dobra w bardzo konkretny sposób. Nawet szybko wymamrotana formułkowa modlitwa jest i tak 100 razy lepsza niż wyrzeczenie się tych obrzędów w imię źle rozumianej wewnętrzności czy spontaniczności. Rytuał jest potężną bronią, ale bronią w jakim celu? Brzmi to ostro, ale nie oznacza oprzeć się wrażeniu, że wielu osobom po prawej stronie politycznego spektrum na Zachodzie zależy bardziej na walce o dominację społeczną niż na własnym wewnętrznym zbawieniu. Tak jak lewicowcy dążą do demontażu tradycji w imię postępowego ideału, tak prawicowcy chcą przywrócić w imię zwykłej politycznej nostalgii. Tylko ta tradycja jest rozumiana w dużej mierze retrospektywnie i często jest równie pusta w środku, jak ideały po drugiej stronie frontu polityczno-społecznego. Innymi słowy, konserwatyści chcą przywrócić przestrzeń temu, co faktycznie istotne, ale generalnie nie udaje im się wypełnić jej treścią. Ale czym jest ta brakująca treść? To najgłębsze serce naszej chrześcijańskiej kultury? Jest to bezwarunkowe poszukiwanie przez jednostkę podejścia do Boga w najbardziej radykalnym i indywidualistycznym sensie, jaki można sobie wyobrazić. W sercu naszej kultury nie leży bowiem ani budowa lewicowo-zielonej sprawiedliwości społecznej czy klimatycznej, ani konserwatywna harmonia państwa narodowego, ale stworzenie ram, które umożliwiają spełnienie. Cytując Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 26, co z tego zyskuje człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, ale straci duszę? I tej walki o swoją duszę nigdy nie można uznać za całkowicie wygraną. Jest to proces nieustannego oczyszczania, a więc także zbliżania się do tego Boga, który choć stworzył nas na swój obraz i tym samym obdarzył nas nieśmiertelną istotą, identyczną do swoich, również umieścił nas właśnie w granicach materii i w ten sposób nakłonił nas do nieustannej walki ze słabościami, które z nią się wiążą. Zgodność z zewnętrznymi prawami Boga jednak jest tylko pierwszym warunkiem koniecznym, jedynie podstawą, na której opiera się jedynie rzeczywisty cel, wzrastająca, choć oczywiście nigdy nie do końca możliwa do zrealizowania, zbieżność naszej własnej duszy z istotą, Twórcy może odnieść sukces ów mistyczny związek, dla którego chrześcijanie, a ze względu na wszechobecność i ponadczasowość, przełomowy powód także imię religii, szukali pustelnicznej samotności lub zakonnej odosobnienie na wieki, a nawet tysiąclecia, by całkowicie skoncentrować się na tym, co istotne, do którego dążenie powinno być również najwyższym celem tych, którzy stoją w praktycznym życiu. Uświadomienie sobie, że wewnętrzna duchowa walka o zjednoczenie z Bogiem nie jest w żaden sposób mniej ważna niż zewnętrzna walka o sprawiedliwość społeczną. Rzeczy samej ściśle mówiąc, metafizycznie jest od niej wiele wyższa, ponieważ dzięki naszej duszy posiadamy iskrę tej nieskończoności, która sama w sobie i tak utrzymuje w mocy cały świat. Urzeczywistnienie, które należy do najgłębszych wyglądów człowieka, ale które dziś ma zostały niemal całkowicie pogrzebane, także w środowiskach konserwatywnych. Podobnie, tylko z tego stopniowego samopoznania i poznania Boga może wypływać rzeczywista miłość bliźniego, czyli poznanie Boga w drugim, co jest bardzo dalekie od społecznego utopizmu, który niestety jest rozpowszechniony także we współczesnych kręgach chrześcijańskich. Wprawdzie, takie dążenie do samorealizacji nigdy nie jest pełne i faktycznie wymaga poświęcania całej zewnętrznej osoby, jak to pokazali niezliczeni święci i mistycy, bo tylko ten, kto całkowicie się poddaje, może odnaleźć Boga w sobie.
a przez Niego odkryć na nowo siebie jako zawartego transcendentny sposób tym, który jest najwyższy. To jest zatem prawdziwe serce naszej europejskiej kultury chrześcijańskiej, tak dobrze znane w średniowieczu, wiek, stan, naród, inteligencja, zdrowie, to wszystko ostatecznie tylko efekty zewnętrzne, które wprawdzie odzwierciedlają ważne, podstawowe kategorie bytu, ale które jednak dostarczają jedynie zewnętrznej ramy dla ogromnego, metafizycznego spektaklu wewnętrznej walki jednostki o Boga. Efekty zewnętrzne, które w żaden sposób nie wpływają na faktyczną godność duszy jednostki jako obrazu Boga. Dopiero gdy w okresie wczesno-nowożytnym człowiek zewnętrzny zatriumfował nad człowiekiem wewnętrznym, postęp techniczny nad samorozwojem duchowym, formalna edukacja nad poszukiwaniem Boga, litera nad duchem Biblii, były tym rzeczywistym wewnętrznym rdzeniem Zachodu. Pogrzebany aż utopizm, który się z niego wyłonił, stał się w końcu antyboską, wręcz szatańską farsą, z którą spotykamy się dzisiaj wszędzie. Walka z wielokulturowym relatywizmem, nonsensem płci, aborcją, ideologią LGBT, eutanazją, transhumanizmem, antytradycyjnym globalizmem jest ważna i nieodzowna, ale w najbliższym czasie nie przybliża nas o krok do poszukiwania rzeczywistej duchowości, samorozwoju dla prawdziwego wyzwolenia od ziemskich śmieci. Z pewnością ta walka polityczna tworzy lub chroni przestrzeń, dla której transcendencja może zostać ponownie wprowadzona do świadomości ludzi. Ale pierwszy krok od zwykłego przestrzegania praw, a tym samym od chrześcijaństwa społecznego do stałego podejścia do transcendentnego wymiaru nas samych nie może być zrobiony za nas, przez nikogo. Musi pochodzić z wnętrza nas samych. Nieustannie wskazywanie na nią, przetwarzanie w sztuce i kulturze, dawanie konkretnych przykładów aktywnego poszukiwania Boga, to byłoby prawdziwe, pozytywne zadanie konserwatystów, prawdziwy kontrprojekt przeciwko lewicowo-zielonemu materializmowi i hedonizmowi. Ale prawica polityczna jest jeszcze daleka od tego. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.